moja znajomość była z Miłoszem parowątkowa. Przede wszystkim ja w swoim czasie zaczytywałem się jego esejistyką. W tamtych czasach był to światły, rozumny, świeży głos. Nie mówiąc już o tym, że on jest z Wilna, był z Wilna, jestem z Wilna. Miałem do niego taką po prostu sympatię sąsiada wileńskiego. Poza tym przyjaźniłem się, czy zadawałem się z jego bratem Andrzejem, a tym wszystkim jakby lekko zarządzała pani Grażyna Miłoszowa, szwagierka. I ja Miłosza odwiedziłem w Ameryce, akurat niedługo przed Nagrodą Nobla. Byłem też w Ameryce, kiedy dostał Nobla i z Nowego Jorku do niego zadzwoniłem z życzeniami. A tu w Warszawie właśnie pani Grażyna Miłoszowa podjęła wątek Doliny Isy, że ja jako filmowiec, wilianin, bliski Litwy powinienem tą dolinę nakręcić. Czesław, czyli Miłosz, się zgodził. No i w ten sposób, w tym czasie bardzo burzliwym, 81 roku, kiedy tu się wszystko przewracało do góry nogami, ja na północ odsuwał w takim ostępie starym litewskim z grupą swoich przyjaciół, swoją ekipą kręciłem ten film. Wtedy byliśmy wszyscy zwróceni twarzą na zachód. Oczekowaliśmy zrozumienia od świata, pomocy w naszych staraniach wyzwolenia się z tej sytuacji, w jakiej byliśmy. I ja na przykład przed taki leitmotyw zrobiłem w filmie, że wszyscy bohaterowie przechodzą z prawa w lewo na ekranie, czyli z zachodu, ze wschodu na zachód. I nawet pozwoliłem sobie na dodanie takiej maleńkiej tiutki na końcu, kiedy jakieś osłabienie Litwy, ta dziewczyna, bohaterka filmu w stroju litewskim, staje na brzegu rzeki Hudson i widzi Nowy Jork. W owym czasie symbol nadziei i wolności nie tylko dla nas, ale też dla Litwy. Ja nie byłem nigdy specjalistą od kina akcji, od kina sensacyjnego. Moje filmy wszystkie miały tendencje eseistyczne. Stąd, kiedy robiłem ten film, a robiłem go pamiętając, że to poeta w Polsce nieznany, znany tylko elicie, chciałem go też przedstawić, zademonstrować możliwie najpełniej, najkorzystniej. A poza tym jeszcze wydaje mi się, że we mnie był jakiś pewien kompleks odpowiedzialności za nasze środowisko literackie, bo w momencie, kiedy Miłosz wybrał wolność, no, dość dużo kolegów bardzo się obelżywie o nim wyrażało. Więc ja uważam, że robiąc ten film, jak gdyby wynagradzam tą małą krzywdę moralną Czesławowi. A poza tym chciałem, żeby on się zademonstrował nie jako współscenarzysta, też jako poeta. I dlatego leitmotyw wprowadziłem tych wierszy, które jak gdyby towarzyszy tej opowieści o dzieciństwie Miłosza. Nie ukrywam tego, że przy okazji pana Czesława, czy Czesława, bo byłem z nim już potem współfalony, że przy tej okazji zrobię sobie wycieczkę w dawny czas, w czas dzieciństwa. Przy jego okazji, mimo że to jest Litwa już kowieńska, nie wileńszczyzna, ale wiele wątków
wiele nastrojów, wiele klimatów psychologicznych, obyczajów były podobne. Ja się w ogóle przyznam przy okazji, że ja ani filmowiec nie byłem zawodowy, ani literat. Nie przygotowywałem warsztatu, planu, bo bardzo często moi koledzy mają do końca życia zaplanowany ciąg twórczości. Ja właśnie się poddawałem emocjom i te moje filmy powstawały i książki z pewnego nastroju, z pewnej potrzeby wewnętrznej, z pewnej mojej sytuacji psychologicznej, w której w tamtej chwili żyłem. Artysta żyje tym, czego się nauczył w dzieciństwie. Pisała już o tym pani Maria Dąbrowska. Wtedy świat zostaje, jakby to powiedzieć, utrwalony na tej kliszy aparatu pamięciowego. I to doświadczenie wpływa też na nasze życie. I ja, robiąc ten film według Czesława, o tym pamiętałem. Oczywiście, jak często ze mną bywa, były zarzuty, że to Korwicki, a nie Miłosz. Jest to Miłosz bardzo dosłowny. Ja go z wszystkie niuanse z tej książki wydobyłem i starałem się przekazać i utrwalić. Oglądał to w Kanadzie, w Toronto i w też niesprzyjającym środowisku. Przeróżni ludzie nadżyczliwi troszkę go napuszczali na mnie, a on nie jest kinomanem. Nie, dla niego takie zobaczenie swojego wewnętrznego przekazu, zobaczonego przez kogoś innego, no mogło być pewnego rodzaju szokiem. Nie można powiedzieć, że zagubiona została uroda tego utworu, bo zdjęcia są naprawdę bardzo dobre. Jest ten leitmotiv takich tajemniczych wieczorów, kiedy nagle ludzie zaczynają w swoich niewiadomych sprawach biegać. Ja wszelkie najdrobniejsze niuanse tej książki przeniosły, a książka nie jest tak łatwa do przeniesienia, bo gdyby była łatwa, to by 100 reżyserów dopadło ją przede mną. Pejzaże, ta Suwalszczyzna jest naprawdę urodziwa, więc te rzeczy, wiersze, które wspomogły jeszcze takim tłem muzycznym. On przyjął to nieszczególnie, ale potem w końcu zgodził się ze mną, a ja nie miałem krztyny wyrzutów sumienia, ponieważ ja włożyłem ogromną ilość dobrej woli, która nie tylko była ofiarowana dla Miłosza, ona była też, to była moja wycieczka, moja podróż do naszej wspólnej ojczyzny.